Siemanko wszystkim. Dzisiaj chciałem Wam pokazać tą moją poinsecję, o której filmik już nagrałem w grudniu, przed świętami. Chciałem teraz pokazać, jak zakwitła. Wtedy mówiłem, że zakwitnie gdzieś styczeń, luty. Teraz mamy 5 marca. Zaczęła kwitnąć od połowy lutego. Wygląda w ten sposób. Cały czas na tym samym stanowisku. To jest ganek. Okno południowe. Ściągnąłem ją z parapetu, ponieważ na parapecie mam kolekcję innych roślin, które potrzebują więcej światła niż ona. Stoi na podłodze. I tak ładnie słońce do niej dochodzi. I co? Kwiaty prezentują się tak. Niestety filmuję telefonem. Nie zawsze złapię ostrość, ale tak jak mówiłem, zakwitło. Mam ją już 4 lata. Rozmawiałem z ludźmi na grupach ogrodniczych. Pytają się, jak to zrobić, żeby ją zagęścić. To znaczy, ja robię tak, że ją raczej przerzedzam tutaj z tej koronki. Tutaj pod spodem nie wygląda ciekawie, ale z góry lepiej. To jest taka koronka, jak się prezentuje. Usuwam najdrobniejsze gałązki, najlichsze gałązki, które wrastają w środek. Gdzieś mniej więcej, żeby ta koronka miała miejsce na rozwój. Żeby tutaj w środku mi nie rosły niepotrzebne patyki, badyle w środku. Raczej jeśli wypuszczało tutaj na bok, to już bym zostawił. Nie do środka. Wszystkie ze środka obrywam. One się łatwo obrywają, ale puszczają ten mleczny sok. Nie dotykać tego soku, bo jak nazwa sama wskazuje, poinsecja. Z angielskiego poison. To jest trucizna. Także nie polecam tego dotykać. No i tak to wygląda. Tak się prezentuje ta roślinka. A te wycieki po oberwaniu gałązek, te białe wycieki, najlepiej zostawić do zasuszenia albo troszkę wziąć suchej ziemi i obsypać, żeby się zabliźniło. Jak skończy kwitnienie, to będzie gdzieś w maju, weźmiemy ją na podwórko. Zawsze stała w donicy. Na wierzchu stała sobie koło trawnika, ale w tym roku chyba w kopie w tej donicy, bo to jest nie jest donica reprezentacyjna, jakaś ozdobna, tylko to jest donica czarna, zwykła, produkcyjna. W kopie ją do poziomu ziemi, do poziomu gruntu. Pozwolimy jej sobie naturalnie rosnąć w słoneczku. Nawóz, tak jak mówiłem, tutaj jest ziemia zmieszana z obornikiem bydlęcym, granulowanym. Ona pomalutku sobie pobiera z tego substancję i rośnie sobie. Za późno ją jesienią wniosłem na ganek, na werandę. I było tak wyglądała, że miała kilka tylko badyli sterczących z dwoma malutkimi listkami. No ale wiedziałem, że żyje i że dostanie ciepła. I odbiła, odżyła. Także jeśli macie jakieś swoje poinsecje, swoje gwiazdy betlejemskie, takie już liche, myślicie, że nic z tego nie będzie i wyrzucacie to, a chcecie się zająć tym, żeby to odżyło, to polecam postawić na parapet południowy. No może być jakikolwiek parapet, albo żeby miała dostęp do światła, nie? I ciepła. Światło, ciepło. Jeśli nie ma listków, to ograniczamy podlewanie, bo ponieważ nie ma czym pobierać tej wody. Liście dużo wody pobierają, odparowują i moglibyśmy ją przelać. Trzeba kontrolować ręką wilgotność ziemi. No i tak się prezentuje. Na dzień dzisiejszy, 5 marca.
Pozdrawiam serdecznie. Cześć.